Turniej w Ameryce Południowej jest bardzo prestiżowy, startują w nim najlepsi zawodnicy różnych sztuk walki. Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców z całego świata. Turniej, który leci do Brazylii, jest to turniej Ichigeki, cykliczna impreza, która już od kilku lat odbywa się w Brazylii i będzie można zobaczyć takie sztuki walki, jak oczywiście karate kyokushin, w którym ja startuję, walki MMA oraz K1. Kulisy zaproszenia Patryka Sypienia do udziału w turnieju w Porto Alegre zdradza tato, a zarazem trener naszego karateki. Patryk zapracował sobie na to, żeby wziąć udział w tym turnieju. Został zauważony podczas ostatnich Mistrzostw Świata kategorii otwartej, takiej najbardziej prestiżowej imprezie karate kyokushin, gdzie bardzo spektakularnie znokautował swojego przeciwnika i na pewno to było zauważone. I ostatnie jego występy na Mistrzostwach Europy, których co prawda nie zajął jakichś medalowych miejsc, ale stoczył bardzo zacięte boje z najlepszymi zawodnikami aktualnie w karate kyokushin, z topowymi zawodnikami z topowej ósemki świata. Także myślę, że to wpłynęło na to, że został wybrany do tego turnieju i będzie miał szansę reprezentować nasz klub i kraj na tej prestiżowej imprezie. Wrocławski zawodnik leci do Brazylii po to, by stoczyć jedną kilkuminutową walkę. To dla niego nowa formuła. Przeciwnikiem Patryka Sypienia będzie czołowy karateka gospodarzy, który jest twarzą całego turnieju. Będzie to jedna pokazowa walka, więc jest dla mnie coś nowego, ponieważ będzie to walka 3 razy po 2 minuty. Czyli jakby nie było, nie jest tak jak to u nas, że po jednej rundzie mogę skończyć. Oczywiście, jeżeli będzie knockout, to tak, ale no 3 rundy teoretycznie muszę przewalczyć, więc no jest to coś nowego. Dostałem, moim przeciwnikiem będzie dosyć znany zawodnik brazylijski, nawet jego twarz reklamuje ten turniej na plakacie, więc no uważam tak, że szanse jak zwykle są, ale no nie będzie lekko. Zawody w Porto Alegre zostaną rozegrane w najbliższą sobotę.